W takim razie, jeżeli tutaj już jesteśmy, zaczniemy nasze forum dyskusyjne, w którym dzisiaj porozmawiamy sobie na temat wyborów w Ameryce. A jest to temat jakże ciekawy, ponieważ już za niecałe 1,5 miesiąca obywatele Stanów Zjednoczonych wybiorą skład Izby Reprezentantów, 35 senatorów, kilkunastu gubernatorów i to, co z całą pewnością dziś interesuje nas najbardziej, nowego prezydenta, nowego albo starego, dzięki czemu Donald Trump utrzymałby reelekcję. A wybory te są jeszcze o tyle ciekawsze, że są to pierwsze wybory w historii Stanów Zjednoczonych, które dzieją się podczas pandemii. Przypomnę tylko krótko, że na przykład wybory w 1918-19 roku przypadły na pandemię Hiszpanki i to był akurat środek prezydentury Woodrow Wilsona. Co do kwestii, o których dzisiaj porozmawiamy, to są naszym zdaniem tematy, które w tych wyborach decydują o wygranej któregoś z kandydatów. Tak na przykład oczywiście porozmawiamy o wpływie pandemii koronawirusa, jak ona wpłynie na decyzje Amerykanów. Oczywiście w ramach skutków pandemii też uwzględnimy skutki ekonomiczne, jak na to popatrzą Amerykanie, czy będą pamiętali wcześniejsze sukcesy Donalda Trumpa, czy jednak przeważy jego raczej brak reakcji adekwatnej na pandemię COVID. Także między innym chcielibyśmy porozmawiać o kwestii protestów związanych z zabójstwem George'a Floyda, także ruchu protestów Black Lives Matter i o jego wpływie na wybory. Także sobie spróbujemy popatrzeć w przyszłość i przewidzieć, jaką będzie polityka, na przykład jeżeli wygra Joe Biden, jego polityka zagraniczna między innym, czy zmienią się stosunki z Chinami, czy będzie zmiana stosunków z Rosją albo Europą, a także między innym kwestie Polski. Więc myślę, że możemy już zaczynać stricte nasze wydarzenie. I przypomnę tylko, że poprowadzimy je dzisiaj razem, to znaczy Jarosław Kurylo oraz ja, Bartosz Mościcki. Więc na dobry początek z całą pewnością dobrze byłoby w ogóle przedstawić dwóch głównych bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy, dwóch kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. I oczywiście jest to starający się o reelekcję Donald Trump, obecny w amerykańskiej polityce od bardzo dawna, od 1964 roku. Od tego czasu zdążył już należeć do partii republikańskiej, demokratycznej, do partii reform, potem znowu do partii demokratycznej, do republikańskiej, potem przez okres 3 lat, między rokiem 2009 a 2011 był politykiem niezależnym, aż w końcu powrócił już po raz trzeci do partii republikańskiej, która to właśnie dała mu fotel prezydenta, który jak na obecną chwilę piastuje. Razem z nim o stanowisko walczy Mike Pence, obecny wiceprezydent, który również ubiega się o fotel wiceprezydenta. No teraz też kilku zdań o parze na prezydenta i wiceprezydenta od demokratów. Kandydatem na prezydenta startuje Joe Biden, 77-letni polityk z olbrzymim doświadczeniem w polityce, mianowicie 46 lat, został wybrany do Senatu Stanów Zjednoczonych w wieku 29 lat i był wtedy jednym z najmłodszych senatorów historii USA. A kadencję swą sprawował w ciągu 26 lat nieprzerwanie, od 1973 roku do 2009, kiedy to został wybrany na wiceprezydenta przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę. Funkcję tę pełnił do 2017 roku, dwukrotnie bezskutecznie kandydował na wyborach prezydenckich, rezygnując w trakcie prawyborów w 1988 i także w 2008. Tegoroczne primaries, czyli prawybory, zaczęły się dla Bidena z porażek i ustępował on swemu konkurentowi Berniemu Sandersowi aż do przełomu, który miał miejsce w super wtorek. Super wtorek to jest dzień, kiedy w największej liczbie stanów odbywają się primaries. W tym roku to był wtorek 3 marca.
zyskał duże poparcie Biden w ten wtorek i ostatecznie został nominowany na kandydata na prezydenta od Partii Demokratycznej podczas online konwencji Dem Partii w Milwaukee, która miała miejsce 17 sierpnia. Razem z nim kandyduje na wiceprezydenta Kamala Harris, 55-letnia, czyli młoda jak dla amerykańskiej polityki, senatorka reprezentująca Kalifornię od 2017 roku. Urodzona w rodzinie imigrantów z Jamajki i Indii. Co ważne, ona była pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na prokuratora okręgowego w historii Kalifornii, pierwszą kobietą i zarazem pierwszym Amerykaninem wybranym na prokuratora generalnego Kalifornii, a także pierwszą amerykańską senatorką o indyjskich korzeniach. Uczestniczyła w primaries demokratów jako kandydat na urząd prezydenta 2020, jednakże zrezygnowała w grudniu zeszłego roku. Jako powód nazwano brak środków na kampanię, a także zbyt niskie poparcie. W tym już w marcu ogłosiła swoje poparcie dla kandydatury Joe Bidena, a 11 sierpnia została ogłoszona przez niego jako kandydat na urząd wiceprezydenta. Jeżeli znamy już kandydatów, to myślę, że teraz nadszedł dobry moment, aby zapytać się osób uczestniczących w naszej rozmowie, a także zadać sobie nawzajem to pytanie, zastanowić się, jakie kwestie wydają się dla amerykańskiego społeczeństwa na ten moment i w tych wyborach kluczowe, na jakie będą oni w sposób szczególny zwracać uwagę? Zapraszamy też do wygłaszania swoich opinii na transmisji na Facebooku w komentarzach. Myślę, że na ten moment możemy przedstawić listę najważniejszych punktów, które zostały wytypowane, co prawda nie przez nas. Tak, przechodząc do tego ciekawego, w 1996 roku wyszła książka Alana Lichtmana, amerykańskiego badacza, o systemie przewidywania wyborów w USA, która była zatytułowana Klucz do Białego Domu. Ten system był opracowany co prawda jeszcze w 1981 i od wyborów w 1984 roku żadnego razu Alan Lichtman nie pomylił się. Każde wybory były przewidziane prawidłowo. Więc króciutko o tym systemie. On opiera się na 13 stwierdzeniach. Dając odpowiedzi na które typu prawda albo fałsz, można wyznaczyć, czy obecny prezydent zachowa władzę, czy jego obali konkurent, challenger. Jeżeli 6 lub więcej stwierdzeń są fałszywe, obecna władza przegrywa i zwycięży challenger. W obecnych wyborach system Lichtmana przewiduje wygraną Bidena, ponieważ 7 stwierdzeń są fałszywe. Także pozwolę sobie niektóre z tych twierdzeń wygłosić. Na przykład to jest mandat partii, czy po wyborach śródokresowych obecna partia ma więcej miejsc w Izbie Reprezentantów. No i na ten moment to jest fałsz, ponieważ Republikanie przegrali wybory do Izby Reprezentantów w 2018 roku. Także to jest gospodarka krótkoterminowa, czy znajduje się ona w sezonie wyborczym, czy nie znajduje się w sezonie wyborczym w stanie recesji, to też jest fałsz. Na przykład niepokoje społeczne też, czy nie ma trwałych niepokojów podczas kampanii, też to stwierdzenie jest fałszywe. No i także bardzo ciekawe kwestie to jest obecność charyzmy u prezydenta. Tutaj można powiedzieć, że to jest prawda i obecność charyzmy u pretendenta. No tutaj chyba jest to fałszywym, ponieważ Joe Biden nie wydaje się być osobą bardzo zbytnie charyzmatyczną. Jeżeli chodzi o nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych na ten moment,
To jak wykazują badania Pew Research, najważniejszą kwestią w trakcie wyborów jest stan gospodarki dla Amerykanów, ponieważ prawie 80% respondentów uważają ten czynnik bardzo istotnym w planie wpływu na ich głos. Dalej idą w kolejności opieka zdrowotna, dostęp do opieki zdrowotnej, to jest ważną kwestią dla 68% Amerykanów. Powołania sędziów Sądu Najwyższego też ma 64%. Wybuch pandemii koronawirusa ma nieco mniej, dla 62% respondentów to jest ważną kwestią. Także wśród tych kwestii jest okrutność na ulicach, polityka zagraniczna, polityka broni, legalizacja lub delegalizacja. Także nierówności ekonomiczne i także nierówności na tle rasowym lub etnicznym. Imigracja, no i w samym końcu znajdują się zmiany klimatyczne, a także aborcja. I jeżeli wiemy już, jakie są najważniejsze zagadnienia dla Amerykanów w tych wyborach, chciałbym poświęcić jeszcze 5 minutek, aby zastanowić się w ogóle, jak wygląda amerykańska ordynacja wyborcza, ponieważ zdaje się, że z naszej europejskiej perspektywy, szczególnie dla ludzi żyjących w państwach unitarnych, wybory w USA i ich ordynacja wyborcza mogą wydawać się stosunkowo egzotycznym systemem. Więc tak. System ordynacji wyborczej w USA nazywa się systemem elektorskim, ponieważ co 4 lata zbiera się kolegium elektorskie, które w imieniu obywateli oddaje głosy na przyszłego prezydenta i wiceprezydenta. To ciało, kolegium elektorskie składa się z 538 tak zwanych elektorów, co w sumie równe ilości członków kongresu, czyli czy 435 reprezentantów w niższej izbie i 100 w wyższej, czyli w Senacie, oraz trzecim dodatkowym głosem dla dystryktu, trzy dodatkowe głosy są dla dystryktu Columbia, czyli Waszyngtonu. Liczba głosów przypadających na każdy stan jest proporcjonalna, a co najważniejsze jest płynną, ponieważ w zależności od wzrostu bądź ubytku ludności stany zyskują bądź tracą tak zwane głosy elektorskie. Więc jeżeli chodzi o Senat, to każdy stan jest traktowany tak samo, mianowicie otrzymuje dwa głosy i dwóch przedstawicieli bez względu na rozmiar i populację. Tak na przykład Nowy Jork, który w oparciu o aktualny spis ludności posiada 27 reprezentantów w niższej izbie kongresu, i także dwóch senatorów w wyższej izbie, ma w sumie 29 głosów elektorskich. Wszystkie te głosy pójdą na konto kandydata, który 3 listopada otrzyma najwyższy procent poparcia ze strony mieszkańców stanu. Przypomnę, że wybory są organizowane powszechne, zwykłe, tylko że wyznacza się zwycięzca nieco inny i nieco w sposób inaczej niż na przykład u nas w Europie. Jeżeli chodzi o Nowy Jork na przykład, to już teraz wiadomo, że Joe Biden zgarnie wszystkie głosy tego stanu, Nowego Jorku, ponieważ niezmiernie Nowy Jork wspiera kandydatów partii demokratycznej. Na przykład Kalifornia ma największą liczbę głosów, aż 55. Do kolejnych stanów należą Teksas 38, Nowy Jork i Floryda po 29, a także Pensylwania i Illinois po 20. Jeżeli na przykład w wyborach w Kalifornii zwycięży Joe Biden, co jest najbardziej prawdopodobne, on sobie zabiera wszystkie 55 głosów. Dla wygranej kandydat musi zebrać minimum 270 głosów, czyli bezwzględną większość z 538.
Zazwyczaj zwycięstwo w kolegium elektorskim pokrywa się ze zwycięstwem w głosowaniu powszechnym. Jednakże sytuacja, w której zdobywca większości w głosowaniu powszechnym przegrywa, ponieważ otrzymuje więcej głosów elektorskich, zdarza się czasem. Ostatni raz na przykład to miało miejsce podczas wyborów w 2016 roku, kiedy to Hillary Clinton wygrała u Donalda Trumpa od około 2,1%, czyli procentowo 48,18% do 46,1% u Trumpa. Jednakże Trump dzięki głosom elektorskich, na przykład z takich stanów jak Michigan, który ma 16 głosów elektorskich, Pensylwania, który ma 20 i Wisconsin, który ma 10, zdobył 46 mandatów elektorskich, wygrywając z różnicą niespełna 78 tysięcy we wszystkich tych trzech stanach łącznie. Jak wynik Trump zdobył prezydenturę, także warto pamiętać, że we Florydzie, która ma aż 29 głosów elektorskich, gdzie i w tym roku toczy się ostra walka między republikanami a demokratami, Trump zwyciężył z różnicą około 1,2% i jak wynik zgarnął wszystkie głosy elektorskie. Jeżeli w takich warunkach, szczególnie ważnymi dla kandydatów stają się stany, które mogą dać najwięcej głosów elektorskich i potencjalnie nawet wygraną w wyborach. Takie stany są nazywane mianem swing states. Tak, i właśnie jeżeli o swing state chodzi, zapewne wszyscy nasi słuchacze domyślają się, że w amerykańskiej ordynacji wyborczej, tak jak chyba w każdej innej, w innych demokratycznych państwach, są regiony, czy w Stanach Zjednoczonych stany, gdzie łatwiej bądź trudniej przewidzieć wynik, kto wygra, kto zostanie zwycięzcą w danym regionie. I tak też jest w Stanach Zjednoczonych. I tak jak już Jarek wspomniał, generalnie nikt nie ma wątpliwości co do tego, że w Nowym Jorku i w Kalifornii zwyciężą demokraci, w Montanie i Teksasie zwyciężą republikanie. I takich stanów, gdzie nie ma problemów z przewidzeniem wyniku, jest mniej więcej 40. Ale jak łatwo zauważyć, jest 10 stanów, w których wynik nie jest aż tak łatwy do przewidzenia. Wynika to z tego, że są one stosunkowo zmienne w swoich preferencjach wyborczych. I tak na przykład największe z nich to Floryda, Michigan i Karolina Północna raz głosują na republikanów, a raz na demokratów, więc to tam właśnie koncentruje się największa walka wyborcza. Do jakiego stopnia? Wyobraźmy sobie, że w Karolinie Północnej, która jest właśnie swing statesem, mieszka 10 milionów ludzi, czyli 1/4 populacji Polski. Do początku września na kampanię wyborczą w tym jednym tylko stanie, czterokrotnie mniejszym od Polski, obie partie wyborcze, demokraci i republikanie, wydały już 32 miliony dolarów. To więcej niż cztery największe polskie partie polityczne na kampanie wyborcze do parlamentu i do wyborów prezydenckich w 2015 roku. A w przypadku Karoliny mówimy o stanie czterokrotnie mniejszym od Polski i okresie kampanii nie obejmującym dwóch najgorętszych miesięcy najbardziej zaciekłej walki wyborczej. Więc kończąc z ordynacją wyborczą Stanów Zjednoczonych oraz z kandydatami na prezydenta, możemy już przejść stricte do kwestii, które naszym zdaniem będą decydujące w trakcie tych wyborów w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, że pierwszą kwestią, która przypada do głowy, to jest pandemia koronawirusa, która szokowała cały świat na początku 2020 roku, ale także w tym i Stany Zjednoczone, które od lutego do dzisiaj łącznie odnotowano ponad 6 829 000 zachorowań, a liczba zgonów przekroczyła już 200 tysięcy. I chociaż jest to Stany zajmują pierwsze miejsce w świecie za obami tymi wskaźnikami. I chociaż liczba zachorowań
oraz zgonów dziennie powoli spada od drugiej połowy lipca. Jednakże skala, na którą panowała choroba, przyczyniła się do tego, że jak już wspomniałem, USA są liderem, tak można, jeżeli można tak powiedzieć, w światowym rankingu według obu tych wskaźników. I oczywiście, że ten temat szczególnie ostro stoi podczas kampanii wyborczej, ponieważ demokraci szczególnie oskarżają Trumpa o niewłaściwe zachowanie i nieadekwatną reakcję na wybuch pandemii, że on nie zareagował za wcześnie i nie uprzedził takie drastyczne skutki dla Stanów Zjednoczonych, jak w liczbie ofiar śmiertelnych, tak i jeżeli mówimy o skutkach ekonomicznych, o których też porozmawiamy później. Ze swojej kolei Trump próbuje bronić się różnymi sposobami, o których też za chwilę powiem, a także stwierdza, że Joe Biden oczywiście nie byłby w stanie sobie poradzić jak z wybuchiem COVID-19, tak i z jego skutkami. Stwierdza, że Biden nie jest wielkim liderem, który mógłby poprowadzić USA w tak trudnych czasach jak na przykład teraz. Już teraz na pewno możemy stwierdzić, że COVID naprawdę zmienił tok wyborów. Jednocześnie pandemia sprawiła, że takie kwestie jak dostęp do opieki zdrowotnej albo nierówności społeczne, też na tle protestów, o których też będziemy później rozmawiać, i także programy socjalne stały się ważniejsze i pilniejsze i w ogóle usunęły się z pola widzenia preferowane przez Trumpa tematy, na przykład temat imigracji lub handlu i polityki handlowej. Jeżeli głosujący są zasadniczo tacy sami, jednak kontekst wyborów 2020 bardzo się zmienił. Ludzie się zmieniły przez ten rok, a szczególnie hierarchia ich wartości. Więc porozmawiamy sobie trochę o tym, jaką była reakcja Trumpa na wybuch koronawirusa. W skrócie postaram się to pokazać. Więc zaczynając, że od początku pandemia w USA nie była brana na serio, jeżeli można tak powiedzieć, szczególnie przez prezydenta. Zawsze i wszędzie stwierdzał, że COVID-19 jest pod kontrolą, że liczba przypadków, jeszcze w zimą, to Trump stwierdzał, że liczba przypadków nie przekroczy 50 lub 60 tysięcy, trochę później, że nie przekroczy 60 lub 70, jeszcze trochę później, że nie przekroczy 80 lub 100 tysięcy. No i doszło do tego, że latem już Trump stwierdzał, że liczba ofiar śmiertelnych nie przekroczy 80-100 tysięcy, a jednak, jak już powiedziałem wcześniej, przekroczyła. I także wśród tego, co stwierdzał Trump o koronawirusie, to jest to, że on po prostu zniknie jakimś cudem lub jakiś cud, a także wielokrotnie Trump przyrównywał koronawirus do zwykłej grypy. Więc tak można jeszcze dodać, że zwlekano ze środkami, które miałyby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii. Jednak Trump próbuje bronić się i jego najgłówniejszą, jeżeli można tak powiedzieć, bronią jest to, że zakazał wjazd dla Chińczyków w końcu lutego. To jest niewątpliwie ważną decyzją, to było niewątpliwie ważną decyzją ze strony Trumpa i on to wyolbrzymia, ponieważ wyolbrzymia jako odpowiedź na zarzuty, że on nic nie zrobił i on stwierdza, że coś zrobił. Aczkolwiek w tym samym czasie nic nie zrobiono dlatego, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w środku kraju, ponieważ na samym początku Trump przyjął pozycję, że COVID-19 jest problemem wyłącznie zewnętrzną i że jego decyzja dosyć wcześnie zamknąć granice i to nie ze wszystkimi krajami, a na początku z Chinami, a potem z Unią Europejską i dalej po kolei z innymi państwami, będzie wystarczającym. Jednakże, jak widzimy teraz, mamy sytuację, gdzie Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu za ilością zachorowań i ilością ofiar śmiertelnych. Także można tu wspomnieć, że zwlekano z środkami, które miałyby przeciwdziałać pandemii oraz
po prostu był brak odpowiedniego przygotowania się. Jednakże też jest to dosyć sporną kwestią, ponieważ w tym czasie prawie nikt na świecie nie był w stanie normalnie odpowiedzieć na wybuch pandemii. No a teraz pozycja, która jest przyjęta przez Trumpa, to znaczy jak on się broni na temat swej, można, jeżeli można tak powiedzieć, nieadekwatnej reakcji na wybuch pandemii, ponieważ ciągle jest zrzucana wina z Trumpa oraz po prostu przerzucana uwagę na coś inne, bo jak widzimy, jest to szczególnie ważną kwestią dla Amerykanów w trakcie wyborów, co wykazują też statystyki. Otóż pierwsze, co zrobił Trump, to było oskarżenie Chin, ponieważ wirus przyszedł z Chin. Trump nawet wielokrotnie nazywał go China wirus, chociaż to jest nieco rasistowskim, jak zaznaczałem wiele ekspertów, tym z obozu Trumpa nawet. Oraz oskarżał rząd Chin, a później nawet WHO, której groził zaprzestanie finansowania do czasu, póki ona nie skończy ukrywać winę Chin w pandemii. No i w efekcie nawet zamrożono 400 milionów dolarów finansowania dla WHO w kwietniu, co konsekwentnie osłabiło organizację w trakcie wybuchu pandemii. Także tutaj można dodać też, że ze swej strony Biden obiecał wznowić finansowanie WHO, ponieważ Trump także grozi, że do 2021 roku zatrzyma jeszcze 500 milionów dolarów. Kolejną kwestią, jak się Trump broni, to jest oskarżanie demokratów, mianowicie gubernatorów demokratycznych na miejscu, które za jego słowami słabo działali na miejscu, co pozwoliło wirusowi tak szybko i tak lekko rozprzestrzeniać się. No i ostatnią, ale też nie mniej ważną kwestią jest to, że Trump bardzo lubi, a raczej jest zmuszony uciekać po prostu od tematu swojej słabej reakcji na pandemię. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi jego obrony jest przerzucanie uwagi na błędy i wpadki demokratów. Na przykład z ostatniego można wspomnieć, jak republikanie rozdmuchali poważny skandal z Nancy Pelosi, która była złapana bez maseczki przy wizycie do fryzjera w San Francisco 31 sierpnia. No i w końcu podsumować to wszystko można statystyką, którą podaje 538. Ponad 56% Amerykanów są oburzeni reakcją Trumpa na wybuch pandemii, gdy tylko 39% są zadowoleni z odpowiedzi prezydenta USA na koronakryzys. Więc tutaj mogę otworzyć pole dla dyskusji. Jak wy myślicie, czy była reakcja Trumpa na wybuch pandemii odpowiednią i na czasie, czy zbytnie opóźnioną? Jak to ostatecznie odbije się i na wyniku wyborów i czy będzie to decydującym czynnikiem, czy jednak ten temat powoli schodzi z pierwszego planu i będzie przyćmiony jakąś inną kwestią? Zapraszam. Także zapraszam do komentowania na Facebooku. I w tym może miejscu sam właśnie zwrócę uwagę na to, jak Trump, jedną ze swoich strategii, jak próbuje się bronić i właśnie regularnie próbuje zrzucać winę na kogoś innego. To znaczy używanie samej nomenklatury, że wirus to jest chiński wirus, że winę za pandemię wewnątrz kraju ponoszą właśnie gubernatorowie demokratyczni, albo paraliż w parlamencie jest powodem tym, że Izba Reprezentantów należy właśnie do demokratów. To jest właśnie takie ciągłe zrzucanie winy na kogoś innego. To tak, po pierwsze, to jest moja taka własna personalna uwaga, ale właśnie też próba zrzucenia winy na Chińczyków i wykreowania takiego wroga zewnętrznego. Oczywiście Chiny już są kreowane na wroga przez Trumpa od dość dawna, od co najmniej wojny handlowej i nakładania ceł na Chiny z 2018 roku. Jednakże teraz stosowanie właśnie tej nomenklatury chiński wirus i samo pochodzenie wirusa spowodowało, że wśród Amerykanów nastąpił znaczny wzrost niechęci wobec społeczeństwa chińskiego. Według różnych ocen niechęć do Chińczyków wzrosła od
30%, 30% Amerykanów deklarowało niechęć do Chin jeszcze w styczniu tego roku. W lipcu niechęć ta była już oceniana na ponad 50%. Najbardziej śmiałe sondaże podawały liczbę 70%. I myślę, że jeżeli nie mamy żadnych innych więcej komentarzy, to możemy sobie po prostu przejść do innego naszego tematu, to znaczy sytuacji ekonomicznej, jaka towarzyszy wyborom w Stanach Zjednoczonych. A sytuacja ta jest szczególna. Kryzys ekonomiczny, który jest skutkiem pandemii koronawirusa, spowodował najgorszy kwartał dla amerykańskiej gospodarki od 75 lat. Czyli od ostatniego roku II wojny światowej. W tym okresie od lutego do lipca tego roku bezrobocie w Stanach wzrosło z 3,5% do ponad 11%, chociaż przypuszcza się, że rzeczywista stopa bezrobocia jest w tym wypadku jeszcze wyższa. W lipcu 12 milionów dorosłych Amerykanów przyznało, że mieszka w gospodarstwach domowych, za które nie jest w stanie zapłacić czynszu, a 23 miliony obawiało się, że nie będzie w stanie zrobić tego w przyszłości. Dramatyczna sytuacja w gospodarce odbiła się oczywiście na giełdzie. I tak w czasie jednego miesiąca, zaledwie jednego miesiąca, wskaźnik S&P 500, 500 największych spółek giełdowych notowanych w Ameryce, straciło w ciągu miesiąca 34%. Rząd Stanów Zjednoczonych podejmował oczywiście działania przeciwko temu kryzysowi ekonomicznemu, chociażby pakiet stymulacyjny o wartości 2,2 bilionów dolarów, aczkolwiek demokraci i tak uważają, że sumy powinny być większe i powinny być w inny sposób dystrybuowane. I należy przyznać, myślę, że kryzys ekonomiczny jest z pewnością bardzo smutnym momentem kończącym pierwszą kadencję Donalda Trumpa, a na pewno smutnym w jego oczach, gdyż ten bardzo często mówi o amerykańskiej gospodarce, że w obecnej chwili pod jego rządami jest największa i najmocniejsza w swojej historii. Czy ma rację? Być może i tak, ponieważ Donald Trump sam podaje długą listę tego, czego dokonał dla amerykańskiej gospodarki. W polityce zagranicznej było to zawarcie umowy handlowej z Koreą, wycofał się z negocjacji o transpacyficznym partnerstwie z Unią Europejską i Japonią. W zamian zawarł oddzielne porozumienie z Japonią. Renegocjował porozumienie naftę, nakładał i podwyższał liczne cła na towary, które jego zdaniem, zdaniem ekspertów, są kluczowe dla amerykańskiej gospodarki, chociażby takie towary zaawansowanych technologii jak solary, ale także i na metale, aluminium, stal. W kwietniu 2018 roku rozpoczął wojnę handlową z Chinami. To wtedy jeszcze było zaledwie nakładanie ceł wysokich, które potem przerodziły się w wojnę handlową, która ostatecznie doprowadziła do porozumienia handlowego. Jeżeli chodzi o programy poszczególnych kandydatów, Trump chce ograniczyć Obamacare, w zamian oferuje zmianę w istniejącym obecnie programie, a także jego modyfikacje i ostatecznie zamknięcie i w jego miejsce powołanie jakiegoś innego programu ochrony zdrowia, przy czym należy tu dodać, że przez ostatnie 4 lata swojej prezydentury nie przedstawił żadnej alternatywy dla Obamacare. Joe Biden przedstawia znacznie szerszy program zmian społecznych, program reform społecznych i socjalnych. Zapowiada przede wszystkim zwiększenie podatków i rozbudowanie pakietów socjalnych wraz ze sztandarowym Obamacare. Chce całkowicie zmienić system podatkowy, może całkowicie może być tutaj zbyt dużym słowem, ale taki szczególny podatek w Ameryce. Podatek dochodowy, czyli payroll tax, zawiera w sobie tak zwany element social security. Jest to specjalny cel, na który płaci się podatki w ramach podatku dochodowego.
w ramach niego Amerykanie płacą 12% podatku, przy czym do pewnego progu dochodowego, do 132 900 dochodu rocznie. Ci, którzy zarabiają więcej, nie płacą tego podatku. Biden chce nałożyć taki podatek także dla tych, którzy zarabiają ponad 400 000 dolarów rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające pomiędzy tymi 132 000 a 400 000 nie byłyby objęte podatkiem, a wszyscy inni w dół i w górę byliby nim objęci. I to się nazywa właśnie taką dziurą w pączku. Tym mianem amerykańskie media okrzyknęły ten pomysł Bidena. Warto tu zaznaczyć, że zarówno amerykańska prawica, jak i centrum sprzeciwia się takiemu opodatkowaniu najlepiej zarabiających. Ponadto Biden oferuje likwidację luk zarobkowych, uruchomienie pakietów pożyczkowych dla osób dotkniętych przez kryzys spowodowany pandemią, a także wsparcie i opłacenie kosztów leczenia koronawirusa. Warto zaznaczyć, że wielu ekspertów wytyka Bidenowi to, że jego program jest skierowany przede wszystkim do ludzi najsłabiej zarabiających. Zarzucają mu, że Biden zdaje się całkowicie lekceważyć amerykańską klasą średnią i nie posiada tak naprawdę jej nic do zaoferowania, więc może nie zdobyć ich głosów. I tutaj rodzi się pytanie, czy amerykańscy wyborcy będą pamiętać sukcesy Donalda Trumpa, jego sukcesy na polu gospodarczym i być może wzrost pensji, który nastąpił za jego prezydentury. Czy może kryzys spowodowany pandemią COVID-19 przyćmi sukcesy Donalda Trumpa? Czy w obliczu pandemii wyborcy będą bardziej popierać polityka konserwatywnego i prawicowego? Czy zwrócą się może w stronę propozycji socjalnych Bidena? Jak zawsze zapraszamy też do komentowania na Facebooku, a ja ze swojej strony tylko chciałbym dodać tak więcej, może nie w kwestii stricte ekonomicznej, tylko w kwestii bardziej politycznej i wpływu na wyborów, ponieważ ciągle jest zarzucano Joe Bidenowi przez Trumpa i przez Republikanów, że on jest radykalnym lewicowym socjalistą i Trump straszy wyborców amerykańskich, że Joe Biden przyjdzie i za jego rządów Ameryka zmieni się, jeżeli można tak powiedzieć, Związek Radziecki. Także jest powód, dla którego tak często jest mu zarzucano, jest także między innym ten, że on musiał po prostu nieco skręcić w lewo, ponieważ jest chyba bardziej centryjskim politykiem, jednak żeby zgarnąć głosy jego konkurenta na prawyborach amerykańskich, Berniego Sandersa, to jednak musiał nieco skręcić w lewo, dlatego, żeby po prostu mieć większe szanse na wygraną. Także, jeżeli widzę, że nie ma komentarzy i nie ma chętnych do dyskusji, to możemy sobie przejść, bo to jest też skorelowane z tym, co mówiłem, że zarzuca się Bidenowi lewactwo, jeżeli można tak powiedzieć. To jest ruch Black Lives Matter i jego stosunek i stosunek do niego Trumpa i Bidena oraz jaki to będzie miało wpływ na wyborów. Bo to jest szczególnie teraz, staje się bardzo ciekawą kwestią, która powróciła w nieco inny kierunek niż to spodziewano. Otóż zaczynając, od razu mogę powiedzieć, że od początku protestów obaj kandydaci przyjęli zupełnie polarne pozycje
Trump przyjął skrajnie negatywną postawę do protestujących, kiedy to Joe Biden wszelako podtrzymywał ruch Black Lives Matter. Nastawienie Trumpa nie było uzasadnione możliwie poglądami rasistowskimi, lecz tylko to było odpowiedzią na zachowanie protestujących i po prostu od niego, jak od prezydenta, jest wymagany porządek i w tej kwestii on musi być na stronie policji. Ale jak okazało się też, to było bardzo dobrą strategią polityczną, szczególnie jeżeli chodzi o te wybory. W walkach ulicznych prezydent stanął po stronie policji, uzasadniając okrutność działań oficerów warunkami na ulicach, jakie panują na ulicach, oraz sytuacją ogółem, że protestujący otrzymali reakcję zupełnie adekwatną na ich zachowanie. Oprócz tego wielokrotnie, między innymi prezydent Trump nazywał kampanię, a nawet organizację Black Lives Matter symbolem nienawiści, ze względu na oczywiste wezwania do okrucieństwa, jak na przykład w przypadku oświadczenia lidera ruchu Black Lives Matter w Nowym Jorku, który zaznaczył, że jeżeli ten kraj nie spełni ich żądań, to oni zniszczą ten system. Wielokrotnie też prezydent zaznaczał i starał się przerzucić uwagę na to, że jego zdaniem większość protestujących są zwykli rabusie lub anarchiści. I tutaj też wpada bardzo ciekawa, moim zdaniem, kwestia defund the police, czyli zaprzestanie finansowania policji. W tym czasie to staje się bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej. Dlaczego? Najpierw dlatego, że Trumpu po prostu trzeba odlec uwagę od tematu swojej reakcji na pandemię COVID. I jak też widziałem, że niektóre osoby zaznaczały w komentarzach, że jest wiele innych ważnych kwestii, które mogą przyćmić reakcję Trumpa na wybuch pandemii, to jest jedną z nich, jeżeli nawet nie najgłówniejszą. Dlaczego? Teraz powiem. Po wybuchu protestów związanych z zabójstwem George'a Floyda i początku ruchu Black Lives Matter, Defund the Police stało się jednym z głównych haseł radykalnej lewicy. Na tym bardzo dobrze może skorzystać się Trump oraz już korzysta, tak sondaże też wskazują. I o tym może też świadczyć bodajże konwencja republikańska, gdzie jego wypowiedzi i wypowiedzi wiceprezydenta Pence'a świadczyły o tym, że bardzo, bardzo chcą przypleść, jeżeli można tak powiedzieć, Bidena do tego hasła. Jeżeli więcej o tym hasle, to po prostu powiem, że ono oznacza dosłownie zaprzestanie finansowania policji, a w zamian środki przeznaczone na policję powinny zostać przeniesione na inne niż policyjne formy bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia społeczności, takie jak na przykład emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, edukacja lub opieka zdrowotna, także inne. Jednakże, jak wskazują sondaże Gallup Panel, definansowanie policji, czyli Defund the Police, nie uzyskuje absolutnie poparcia nawet wśród czarnoskórych Amerykanów, ponieważ zaledwie 19% respondentów wśród czarnoskórych Amerykanów powiedziało, że chcą mniejszej obecności policji w ich okolicy. Zostawić wszystko tak, jak jest, chcą 61%, a zwiększyć obecność policji 20% czarnoskórych Amerykanów. Jeżeli chodzi o wszystkie grupy obywateli z Stanów, to rezultaty są odpowiednio 14% za zmniejszeniem obecności policji, 67%, żeby zostawić wszystko tak, jak jest na moment obecny, oraz 19% za zwiększeniem obecności policji. Między innym też świadczy to o dosyć nieoczekiwanym wysokim poziomie zaufania do lokalnej policji. Wydaje się być, że ludzie po prostu są już zmęczeni tymi protestami, ponieważ tak naprawdę te protesty trochę, jeżeli nie za bardzo, skręciły w drogę okrucieństwa. I po prostu to wszystko wyszło spod kontroli. Też Bidenowi zarzucano, ponieważ on do tego czasu popiera Black Lives Matter, co może być poważnym błędem tej kampanii wyborczej, co może mu kosztować
fotela prezydenckiego. Więc Biden nazywa tych protestujących pokojowymi protestującymi, chociaż tak naprawdę rzadko tak jest. Więc to może oznaczać, że ludzie w tym sprzedmieć, która od wieków jest polem, jeżeli tak można powiedzieć, republikanów, stają się coraz więcej przychylni do obecnego prezydenta, do obecnego prezydenta. To potwierdzają też statystyki Market Law School. W porównaniu do czerwca poparcie dla ruchu Black Lives Matter spadło o więcej niż 13 punktów procentowych, czyli do 48 punktów procentowych. No i na takich nastrojach społecznych bardzo dobrze grają republikanie. Nawet tak na marginesie powiem, jeżeli ktoś chciałby śledzić za kampanią wyborczą, nie wgłębiając się w jakieś takie bardzo naukowe lub długie artykuły, można po prostu śledzić Twittera lub Facebooka albo inne media społecznościowe obu kandydatów, ponieważ poseł, który przeważa w danym czasie, może po prostu wskazać na trend, który obecnie jest przeważający w tym momencie kampanii wyborczej. Tak na przykład jeszcze tydzień, dwa temu Twitter Trumpa i innych republikanów był przepełniony law and order, to prawo i porządek, tak, wzywaniem między innym też protestujących do prawa i porządku. No i jednocześnie zarzucano Bidenowi, że nikt nie będzie bezpieczny w Ameryce Joe Bidena, to jest cytat Donalda Trumpa. Chociaż z innej strony też takie hasła nie za bardzo zyskują poparcie wyborców, ponieważ Morning Consult podaje, że obecnemu prezydentowi w kwestii bezpieczeństwa publicznego ufają 37% respondentów, przy tym Bidenowi więcej niż 35%. Także, jak już mówiłem, zarzuca się poparcie Bidena dla Defund the Police, chociaż to już jest takim, rzeczywiście mówiąc, po prostu kłamstwem, ponieważ jak wielokrotnie by to nie powtarzali republikanie, Biden jeszcze w czerwcu w wywiadzie dla CBS Evening News zaznaczył, że tak, on opowiada się za reformą policji i podtrzymuje ruch Black Lives Matter i protestujących, ale zdecydowanie nie wypowiada się on za definansowaniem, czyli nie wypowiada się za hasłem Defund the Police. Aczkolwiek przywiązanie Bidena do takich niepopularnych opinii wydaje się być dosyć dobrą i sprawną taktyką, która działa na rękę republikanów i którą oni stosują dosyć często. Ze swej strony stara się Biden oczywiście pozbyć się takich powiązań. Między jego postulatów też jest na przykład tak, jak zamieszki to nie protest lub grawierze to nie protest. Otóż czy kwestia law and order i ogólnie kwestia bezpieczeństwa na ulicach, ruchu malejącego poparcia dla ruchu Black Lives Matter i to, że Trump straszy Amerykanów okropnym, radykalnym, lewicowym socjalistą Joe Bidenem, wyjdzie Trumpowi ostatecznie na plus, czy jednak w końcu na minus, czy to może odleć wyborców od, można tak, taką tezę rzucić, od niewydolności obecnego prezydenta w czasie pandemii i rzucanemu mu braku reakcji. Czy przeważy ta kwestia? Zachęcamy też do komentowania na Facebooku, przypominam. Tak, do komentarzy postaramy się właśnie na bieżąco odnosić. A tymczasem chcieliśmy przejść do drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, w którym chcieliśmy porozmawiać o sprawie niezwykle mało ważnej dla amerykańskiego społeczeństwa, dla czegoś, co zostało według większości Amerykanów uznaną za siódmą czy ósmą najmniej znaczącą kwestię dla Ameryki, to znaczy jej stosunków zagranicznych. Stosunki międzynarodowe nie są rzeczą, która by w jakiś szczególny sposób determinowała wynik wyborów w Ameryce. Niemniej jestem przekonany, że dla nas, dla ludzi mieszkających po drugiej, większości mieszkających po drugiej stronie Atlantyku, jest to coś niezwykle ważnego. O ile polityka Donalda Trumpa, jaka będzie,
jest dość jasne, będzie kontynuacją polityki, którą prowadzi obecnie, tak jak sam zapowiada, to polityka Joe Bidena, jaką on by prowadził, gdyby zasiadł na fotelu prezydenta w Białym Domu, jest już czymś mniej oczywistym. Sam Joe Biden nieczęsto wypowiada się na temat polityki zagranicznej, jaką chciałby prowadzić. Niemniej czasami coś powie. Ponadto często wypowiadają się jego najbliżsi doradcy i współpracownicy, tacy jak Nicholas Burns, Tony Blinken, osoby blisko z nim związane zarówno wtedy, kiedy jeszcze był wiceprezydentem, jak i współpracujące z nim teraz przy obecnej kampanii. A ponadto osoby, które, jak się domniemywa, zajmą w przyszłości, jeżeli Joe Biden wygra, najważniejsze państwowe stanowiska. Więc jak może wyglądać polityka zagraniczna Joe Bidena? Z całą pewnością będzie on się skupiał na rozwijaniu współpracy w oparciu o wielostronne porozumienia międzynarodowe. Nie jak to miał robić najczęściej w zwyczaju Donald Trump o dwustronne porozumienia. Polityka Joe Bidena oznaczałaby więc powrót w znacznej mierze do współpracy w zakresie tworzenia NATO, do współpracy w kwestiach gospodarczych w ramach takich organizacji jak Światowa Organizacja Handlu, WTO. Ponadto przewiduje się, że Joe Biden chciałby powrócić do porozumień paryskich, z których Ameryka i tak nieuchronnie wystąpi już dzień po wyborach 4 listopada, więc nawet jeżeli Joe Biden by wygrał, to nie miałby okazji zahamować procesu wychodzenia USA z tej organizacji, ale może spowodować, że USA pozostałoby na przykład w Światowej Organizacji Zdrowia, do czego demokraci nawołują. Ponadto Joe Biden pragnąłby budowy międzynarodowego zaufania i bezpieczeństwa poprzez powrót Ameryki do Open Skies, którą USA mają opuścić, a także renegocjacji i próby wciągnięcia USA i próby wciągnięcia Chin do START, czyli porozumienia o redukcji zbrojeń w zakresie broni strategicznej, zwłaszcza jądrowej. Ponadto przewiduje się, że powrót demokratycznego prezydenta oznaczałby kładzenie większego nacisku i przywiązanie do takich wartości jak wolność słowa, demokracja, czy też poszanowanie praw człowieka i mniejszości. Chociaż sam Barack Obama był chyba prezydentem w USA, który prowadził najwięcej wojen od wielu dekad. Niemniej warto się zastanowić, jak będą wyglądały amerykańskie reakcje z różnymi państwami, w szczególności tymi największymi i najbardziej znaczącymi, na przykład z Chinami. Relacje z Chinami były w czasie kadencji Donalda Trumpa co najmniej szorstkie. Na początku wojna handlowa, która doprowadziła do znacznego wzrostu niechęci w obu społeczeństw wobec siebie. Zdawało się, że porozumienie handlowe podpisane przez oba państwa w styczniu tego roku, przedstawiane przez Trumpa jako wielki sukces, przyniesie co najmniej deeskalację konfliktu między oboma państwami. Jednakże obecnie przypuszcza się, że Chiny po prostu nie będą chciały albo i nie będą mogły spełnić zawartych w porozumieniu postanowień, to znaczy importowania znacznych ilości towarów do Chin z USA. Ponadto w lipcu doszło do sporego konfliktu dyplomatycznego, kiedy to USA nakazały zamknięcie konsulatu w Houston, Chiny nakazały zamknięcie konsulatu Stanów Zjednoczonych w Chengdu, a ostatecznie pod koniec lipca Mike Pompeo, sekretarz stanu aktualny, stwierdził, że relacje chińsko-amerykańskie powinny opierać się na nieufności i weryfikacji. Negatywne nastawienie społeczeństwa amerykańskiego do chińskiego, o którym już wspominałem, na pewno nie może być odrzucane i niezauważalne dla kandydatów na prezydenta. Jak wspominałem, przed wybuchem pandemii koronawirusa niechętnie wobec Chin odnosiło się około 30% społeczeństwa amerykańskiego, ale już w lipcu tego roku było to ponad 50, nawet 70%. Pytanie, jaką politykę wobec Chin zamierzałby stosować Joe Biden? Nie mówiąc za dużo na ten temat, ale najważniejsze z tego, co przekazał, to to, że aby zmusić Chiny do przestrzegania uczciwej konkurencji i porozumień handlowych,
USA musi zbudować silną koalicję ze swoimi sojusznikami, znowu ci sojusznicy Joe Bidena, państwami, które nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie Chin. Pytanie także, kim mieliby być ci sojusznicy? Najprawdopodobniej inne państwa, prawdopodobnie państwa Unii Europejskiej i inne państwa cywilizacji kręgu kulturowego zachodniego, które chciałyby się sprzeciwiać nadmiernemu wzrostowi potęgi Chin. Pytanie również, jak zachowałaby się w takiej sytuacji Unia Europejska, która prowadzi znaczną współpracę z Chinami, która objawia się choćby tworzeniem, głównie przez Chiny, co prawda, jedwabnego szlaku łączącego dwie części kontynentu euroazjatyckiego. Tymczasem dla Trumpa pozostaje priorytetem ograniczenie deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych. I tutaj najważniejsza rzecz, nad jaką moglibyśmy się zastanowić, jak mogą wyglądać właśnie relacje chińsko-amerykańskie w przypadku zwycięstwa demokratów. Jak wspominałem, demokraci kładą bardzo duży nacisk na wszelkie idee związane z prawami człowieka. Donald Trump również uważa, że wolność słowa to są jak najbardziej szczytne idee. Jego administracja potępiła tworzenie obozów pracy dla Ujgurów. Jednakże, kiedy doszło do negocjacji porozumień w styczniu tego roku, porozumienia handlowego, Donald Trump był skłonny odpuścić sankcje nałożone na przedstawicieli chińskich władz Partii Komunistycznej Chin, polityków, którzy byli zaangażowani w tworzenie obozów pracy dla Ujgurów. Więc jak widać, dla Donalda Trumpa sprawy handlowe wzięły tym razem siłę nad moralnymi. Pytanie oczywiście, czy polityka Bidena będzie polityką prowadzoną w bardziej szczytnych celach, oparte o jakieś szczytne idee, czy po prostu będzie polityką taką samą jak Donalda Trumpa, tylko być może opakowaną w ładniejsze frazesy. Tak, my zapraszamy do dyskusji, a także do komentowania na Facebooku, wygłaszania swoich opinii, które my postaramy się tutaj też uwzględnić, ewentualnie może na jakąś dyskusję przyjdziemy. Ze swojej strony, jako może moją opinię, mogę tylko dodać, że wątpię, żeby stosunki amerykańskie się bardzo zmieniły z wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, szczególnie jeżeli chodzi o zakończenie wojny. Wątpliwe jest, że ona zostanie obostrzona, chociaż do tego cały czas idzie, bo to nawet nie tyle Stany Zjednoczone, ile Chiny też idą na rywalizację, idą na agresję. Póki co mamy nadzieję, że nie wojskową, tylko coraz więcej ekonomiczną i polityczną. Także jeżeli chodzi o tę kampanię wyborczą 2020, Trump ma swoją opinię i wielokrotnie, bardzo często zaznacza, że wybór Amerykanów Joe Bidena to wybór chiński, to że Joe Biden, że hasło Joe Bidena jest China first, America last oraz takie temu podobne, co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ Joe Biden wielokrotnie opowiadał się za rywalizacją z Chinami, oczywiście nawet w trakcie tego, kiedy był wiceprezydentem, wielokrotnie oskarżał oraz zrzucał Chinom to, że kradną technologię o cyberataki i tak dalej. No i jedyne chyba, co można powiedzieć, że może być razem z powrotem Ameryki do wielostronnej dyplomacji, jeżeli wygra kandydat demokratyczny, to, że wojna handlowa z Chinami może przejść na pole WHO. To jest jedna taka opinia, też można z tym się zgodzić, można nie zgodzić.
No, ale w skrócie mówiąc, że złagodzenia polityki wobec Chin nie przewiduje się. Przechodząc dalej. A możemy też sobie jeszcze zadać pytanie, Jarku, według twojej opinii. Kto może być wymarzonym prezydentem dla chińskich władz, jeżeli gdzieś tam siedzi sobie w tym czasie, właśnie teraz Xi Jinping i rozmyśla nad tym, kto powinien wygrać? Na kogo byś ty wskazał? No, jeżeli byłbym Xi Jinpingiem, to byłoby bardzo trudnym pytaniem dla odpowiedzi, ponieważ chociaż to może wydawać się prostym na pierwszy rzut oka, jednak nie jest to takie oczywiste. Ponieważ po pierwsze, no. Właśnie, ponieważ nie brakuje głosów, że właśnie ze strony przede wszystkim Trumpa i Republikanów, że to Biden byłby takim wymarzonym kandydatem dla władz chińskich, to tutaj można właśnie się na tą kwestią głębiej zastanowić, zwłaszcza w kontekście takich rzeczy, jak to, że pojawiały się wiadomości medialne, że na przykład jedna z negocjatorek chińskich, członkini partii Lang Yung-tu, mówiła, że życzylibyśmy sobie tego, aby to Trump został wybrany ponownie. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby to się stało. Z kolei Hu Xijin, czyli redaktor jednej z głównych partyjnych gazet, stwierdził, że polityka Trumpa czyni Stany Zjednoczone krajem ekscentrycznym, który się oddala od swoich sojuszników i powoduje, że na przykład następuje korozja relacji amerykańsko-europejskich. A jeżeli tak by się stało, to na pewno osłabłaby ta współpraca, na pewno słabnie ta współpraca w ramach państw tak zwanych zachodnich, zachodniego kręgu kulturowego. Co jak najbardziej jest pomyślne dla Chin, które oczywiście pragną kontynuować swoją ekspansję handlową. A Biden z kolei zapowiada przecież powrót do wielkich instytucji, takich jak WTO, Światowa Organizacja Handlu, do regulacji handlu pomiędzy wszystkimi państwami. No i tu pytanie, czy Chiny bardziej obawiają się Donalda Trumpa, czy Joe Bidena? Na tą kwestię oczywiście możemy sobie wszyscy sami jakoś odpowiedzieć, każdy może mieć swoje zdanie. Tak, oczywiście, jeżeli popatrzeć pod tym kątem, ekscentryczność Trumpa oraz, jak powiedziałeś, to, że to oddala Stany Zjednoczone od sojuszników, szczególnie od Unii Europejskiej, której i tak jest obecnie, możemy już mówić już od dawna, o braku jedności co do polityki lub po prostu co do stanowiska w sprawie wojny handlowej z Chinami. Niektóre kraje wypowiadają się nieco więcej za Chinami, oczywiście ze względów ekonomicznych. Niektóre kraje stoją razem ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż to nie jest takie pewne. Niektóre kraje po prostu próbują ławirować i takich krajów jest tak naprawdę większość, ponieważ jednakże zyski od Chin, zyski, które Unia Europejska otrzymuje, w tym na wojnie handlowej są po prostu olbrzymie, ponieważ na tej wojnie handlowej nie zyskują ani Chiny, ani Stany Zjednoczone najwięcej, jednakże najwięcej zyskują państwa trzecie, tak jak na przykład Meksyk sąsiadujący z Stanami lub kraje Południowej Ameryki, ale najwięcej to Unia Europejska. No, a tak, to tak, może. To jest właśnie z pewnością bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, żeby to wybrzmiało dostatecznie głośno, że Donald Trump chwali się tym, że na skutek wojny handlowej deficyt Stanów Zjednoczonych, deficyt handlowy spadł o 75 miliardów dolarów na handlu z Chinami, tylko że równocześnie, kiedy zabrakło dostaw z Chin, wzrosły dostawy z innych państw, wzrosły o 50 miliardów dolarów, przede wszystkim z Meksyku, Wietnamu, Tajwanu czy Kanady. Więc oczywiście
Najbardziej zyskują po prostu inni tańsi importerzy, importerzy do Stanów Zjednoczonych, którzy akurat Donaldowi Trumpowi nie podpadli. Tak, no a jeżeli powracamy do tematu wyborów, możemy sobie pomyśleć też, jak będzie wyglądała polityka gospodarza Białego Domu, jeżeli on się zmieni, jeżeli wygra Biden. Jak to wpłynie na relacje z Unią Europejską lub co najważniejsze, jak to wpłynie na relacje Stany Zjednoczone-Polska? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. No właśnie, Stany Zjednoczone i Polska. Należy przyznać, że obecnie rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość w Polsce posiada bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Chwali się tym również, ale myślę, że tego nie należy negować. Donald Trump oraz Andrzej Duda spotykali się wielokrotnie. Donald Trump raz był w Warszawie, Andrzej Duda wielokrotnie w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Trudno zliczyć ich wszystkie spotkania, chociaż pogaduszki na szczytach NATO, ONZ czy innych organizacji. Wśród mediów i dziennikarzy nie brak opinii, że tak dobrych relacji i tak dobrego dostępu do prezydenta Stanów Zjednoczonych polski rząd, polski prezydent, polskie władze nie miały od czasów Paderewskiego. Tylko że co będzie, jeżeli zmieni się prezydent Stanów Zjednoczonych? Nicholas Burns pisał o polskim rządzie jako antydemokratycznym. To jest wpis z Twittera jego z 2018 roku. Tony Blinken, osoba, która jak się podejrzewa, może zająć najważniejsze funkcje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego lub być szefem sztabu Białego Domu, wyrażała zaniepokojenie sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce. Ogół Partii Demokratycznej, która często lubi podkreślać wartości demokratyczne i wartości wolności słowa. Ten ogół partii, który akurat zajmuje się polityką zagraniczną w obszarze Europy Środkowej, nie jest to z pewnością każdy członek tej partii, również odnosi się w sposób negatywny do pewnych przemian politycznych w Polsce. A nie jest to jakiś stały trend, ponieważ na przykład Nicholas Burns jeszcze 20-30 lat temu był wielkim entuzjastą przyjęcia Polski do NATO i dał się za jej integracją z Unią Europejską. I to może budzić pewne zaniepokojenie o to, jak pojawienie się Joe Bidena w Białym Domu wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, które dla rządu Prawa i Sprawiedliwości są jednym z dwóch filarów polityki zagranicznej. To jest obok współpracy z Unią Europejską. Więc możemy sobie nawet postawić takie pytanie, czy rzeczywiście tak bardzo się zmieni polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski przy zmianie gospodarza Białego Domu? Jeśli tak, to czy bardzo straci Polska na tym, lub może co może pozyskać? Ale także jaka powinna być reakcja polskiego rządu w takim przypadku. Zapraszamy do komentowania i wygłaszania swoich opinii. A my tymczasem możemy sobie przejść do jeszcze jednego ciekawego tematu, myślę, że ostatniego na dzisiaj. Mianowicie to, jak się zmienią stosunki Stanów Zjednoczonych i Rosji przy zmianie prezydenta, ponieważ jak powszechnie się uważa, obecny prezydent jest bardzo i bardzo wygodny dla Rosji, co nie za bardzo sprawdza się tak naprawdę w praktyce, ale jednakże stwierdza się, że Joe Biden będzie oznaczać powrót
ostrzejszej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji oraz po prostu jeszcze większego pogorszenia stosunków, chociaż też można z innej strony zaznaczyć, że oni i tak nie były bardzo dobre. No tak na przykład nie było zniesienia sankcji, które też przez niektórych ekspertów były zapowiadane przed wygraną Trumpa. Na przykład jaką może być polityka Joe Bidena, jeżeli on wygra? No tu większość zgadza się, że to po prostu będzie tradycyjna strategia polityki zagranicznej demokratów. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, że stosunki USA i Unii Europejskiej teraz są nie w najlepszym stanie i to jest szansę dla Rosji zwiększyć swoje wpływy w tym regionie. No tak na przykład o tym może świadczyć chociażby budowa Nord Stream 2, który jest teraz takim jednym z najsłynniejszych przejawów poszerzania wpływu w Rosji. Więc zdaniem ekspertów, nawet w tym rosyjskich, Biden może poprawić stosunki i na pewno, że poprawi stosunki z Unią Europejską, w tym z Niemcami. To z kolei może nawoływać na to, że USA i Unia Europejska odnajdą wspólną, jedną linię postępowania wobec Rosji oraz że za prezydenta Bidena administracja USA może trzymać się trzech zasad. Odporność na rosyjską agresję, chęć ustabilizowania stosunków i prowadzenie dialogu z Moskwą, lecz w wąskich ramach. No a także relatywnie mówiąc inwestować w przyszłość, to znaczy wspierać rosyjskie społeczeństwo obywatelskie, dlaczego teraz moim zdaniem są jak najlepsze warunki, biorąc pod uwagę chociażby wydarzenia w sąsiedniej Białorusi. Podsumowując, relacje mogą zostać nieco ochłodzone, chociaż oni teraz są i tak naciągnięte i oczekiwanego za Trumpa ocieplenia nie stało się, kontynuują się sankcje, poszerzają się też między innym naciski w sprawie budowy Nord Stream 2. Bartek wspominał też o umowie New Start, która wygasa w styczniu chyba. Umowa New Start, krótko tylko przypomnę, jest o redukcji i ograniczaniu broni strategicznej, w tym broni jądrowej, to znaczy jeżeli nie podpiszą nową umowę, nie będzie możliwe sprawowanie kontroli nad arsenałem jądrowym dwóch najpotężniejszych w tym planie mocarstw. No tutaj co do tego, co się zmieni, to znaczy jaka jest różnica między kandydatami, to od razu powiem, że wielkiej różnicy nie ma. Stany Zjednoczone żądają przedłużenia obecnej umowy, czego na przykład nie można powiedzieć o stronie rosyjskiej, to już inny temat. Więc jeżeli chodzi o Bidena, warto też wspomnieć, że za czasów jego wiceprezydentury podpisano umowy podobnego rodzaju też z Rosją, a także z Iranem, no i z KRLD, więc oczywiście, że możemy spodziewać się tego kontynuacji tego kursu od Joe Bidena, jeżeli on wygra oczywiście. Ciekawe, jeżeli jeszcze chodzi o New Start, że zwlekanie z podpisaniem nowej i wypracowaniem nowej umowy było powiązane z tym, że Trump żąda trójstronnego dealu z uczestnictwem Chin. No jednakże z tego powodu, że ostatnie nie przejawiają interesu do tego, odrzucono ten plan ostatecznie. Jeżeli chodzi o ewentualnie różnice, tak jak Bartek jeszcze wspominał, demokraci wyraźnie sprzeciwiają się wystąpieniu z Open Skies. Przypomnę tylko, że 22 maja było ogłoszone o tym, że Stany Zjednoczone wystąpią z tego porozumienia. No, jak powiedział Trump, to jest z tych względów, że Rosja wielokrotnie nie dotrzymywała się warunków Open Skies. Było to kolejne wielostronne
porozumienie, ponieważ oprócz Rosji i Stanów Zjednoczonych tam znajdowały się jeszcze 35 państw, więc to jest kolejne wielostronne porozumienie, które wypowiedział Trump. To znaczy, że wygrana Joe Bidena może oznaczałaby powrót do wielostronnej dyplomacji i powrót do Open Skies. Także, jeżeli jeszcze można tak sobie na marginesie powiedzieć, czemu ze strony rosyjskiej jest bardziej pożądany Donald Trump, chociaż to też jest pytanie dyskusyjne. No, ponieważ są po prostu podobności między postacią Donalda Trumpa, między postacią Władimira Putina. Bardzo ciekawy to temat, ponieważ rzeczywiście obaj są bardzo charyzmatyczni, obaj są nacjonaliści i jak zaznaczano, obaj nie wierzą w wielostronną dyplomację, więc na przykład tak rozmowy Bidena z Putinem po prostu mogą być nie takie przyjemne dla obu prezydentów, a także niektórzy eksperci wyrażają wątpienia, czy w ogóle Biden będzie chciał często rozmawiać z Putinem. No na przykład Trump zapowiedział, że jeszcze do wyborów chciałby odwiedzić Rosję i spotkać się z Putinem. No Biden możliwe byłby bardziej chłodny, tak jak Bartek też mówił, z tych względów, że demokraci wypowiadają się za prawami mniejszości i także za reżimami demokratycznymi, więc o tym też można sobie podyskutować. No i na koniec padła taka kwestia też, że jeżeli Biden wygra, to czy będzie zemsta demokratów za to, że Rosja włamała się do serwerów Partii Demokratycznej w 2016 roku, ale jednak wielu, bardzo, bardzo duża ilość ekspertów mówi, że nie jest to poziom Bidena. Od Trumpa można byłoby tego oczekiwać, ale Biden nie jest o tyle podwładny emocjom, jak obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. To ładne emocjom jak emocjom, ale trzeba także współpracować ze swoją partią. A czy Partia Demokratyczna wybaczy Rosji to, jak przegrała wybory w 2016 roku, ponieważ ktoś ukradł korespondencję Hillary Clinton z jej skrzynki mailowej? No to pozostaje pytaniem otwartym. Tutaj również, jeżeli chodzi chociażby o relacje z Unią Europejską, to tak jak najbardziej możemy się, myślę, spodziewać ocieplenia relacji amerykańsko-europejskich w razie zwycięstwa Joe Bidena, aczkolwiek tu nadal pozostanie jak najwięcej dużo trudności, dużo punktów spornych, które myślę jakby towarzyszą nam przez cały czas. To znaczy budowa Nord Stream 2, która jak najbardziej jest przecież nie w interesie Ameryki, zawiera ewentualne amerykańskie rynki zbytu dla gazu ziemnego, czy też choćby niespełnianie przez liczne państwa europejskie kryteriów wydatkowania pieniędzy na zbrojenia w ramach NATO. Myślę, że punkty sporne pozostaną takie same, jeżeli by wygrał Joe Biden, jakie są teraz. Zmienić się może ewentualnie w kwestiach europejskich, zmienić się może podejście, ale główne problemy pozostaną te same. Tak, mogę tu tylko dodać, że ogólnie jest opinia, że w polityce zagranicznej z wygraną Joe Bidena zmiany będą raczej, można tak powiedzieć, kosmetyczne, to znaczy odwrotu na 180 stopni nie będzie w żadnym z kierunków, to znaczy w relacjach z Unią, w relacjach z Chinami, w relacjach z Rosją. I także po prostu styl prowadzenia tej polityki zagranicznej zdecydowanie się zmieni, ponieważ patrząc na obaj kandydatów, można wyraźnie dostrzec różnicę pomiędzy tym, jak oni trzymają się w wystąpieniach publicznych lub jaki poseł wypowiadają w swoich wypowiedziach, ale ogólnie Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej nie muszą bardzo się zmienić po wygranej kandydata demokratycznego. No to jest moja opinia. Nie wiem, Bartek, może zgodzisz się ze mną.
Ja myślę, że najchętniej zobaczę, jak to będzie wyglądało za półtora miesiąca, 3 listopada, kiedy to Amerykanie pójdą do urn, czy też do listów, które dostaną na głosowanie korespondencyjne, częściowo korespondencyjne, i wtedy sami podejmą wybór. Wtedy myślę, że się wszyscy przekonamy. A z powodu, że nasz czas zbliża się powoli ku końcowi, to będziemy kończyć.